Witam Państwa bardzo serdecznie na pomeczowej konferencji prasowej po spotkaniu Zagłębia Sosnowiec z Puszczą Niepołomice. Jest z nami trener drużyny gości, pan Tomasz Tułacz. Trenerze, bardzo proszę o podsumowanie tego, co się działo na ArcelorMittal Park. Dzień dobry Państwu. Może to dziwnie zabrzmi, ale nie jesteśmy zadowoleni z tego punktu, mimo że zawsze remis na wyjeździe powinno się szanować i pewno takie zachowanie powinno mieć miejsce, ale nie jesteśmy zadowoleni z tego względu, że do przegrywy zagraliśmy słabo, po prostu słabo i zawodnicy w szatni usłyszeli to, co powinni usłyszeć, gdy nie funkcjonują tak, jak chcemy jako zespół. Mimo tej słabej postawy Tomek Wojcinowicz miał doskonałą sytuację po stałym fragmencie głową. A w dwóch przypadkach wystarczyło lepiej zagrać i zawodnik był sam na sam w kontrze. Wydawało się, że po przerwie trochę to uległo poprawie. Strzeliliśmy bramkę, ale niestety popełniliśmy kardynalny błąd. I sami straciliśmy bramkę, nie tylko bramkę, ale i zawodnika. I wydawało się, że będzie bardzo ciężko, ale no tu jest ten plus, że zespół robił wszystko, żeby odmienić losy meczu i żeby poprawić swoją sytuację na boisku do samego końca, próbując strzelić bramkę na 2, pewno nie unikając błędów czy jakichś niepotrzebnych zachowań, ale osiągając remis i doliczając punkt. Jesteśmy dalej w tym miejscu, w którym byliśmy. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy momentów, uważam, momentów, w którym mogliśmy dzisiaj wygrać ten mecz. Dziękuję. Ja również dziękuję. Trenerze, czy mamy jakieś pytania? Jeśli nie, bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy trenerowi. Dziękuję bardzo. Czekamy na drugą część konferencji. Witam Państwa na drugiej części naszej konferencji prasowej. Witam bardzo serdecznie trenera Zagłębia, pana Dariusza Dudka. Dobry wieczór, albo dzień dobry. I od razu bardzo proszę o skomentowanie tego, co działo się na boisku. Jeżeli chodzi o samo spotkanie dzisiaj, na pewno trudny mecz graliśmy z Puszczą, z zespołem, który tak naprawdę przygotowaliśmy się pod kątem bardziej chyba stałych fragmentów gry, bo wiemy, że Puszcza jest to zespół, który ma bardzo wysokich wszystkich, można powiedzieć, piłkarzy. Bazuje na wrzutach z autu, na tych stałych fragmentach gry i tak też straciliśmy bramkę z autu. Natomiast myślę, że mecz mimo wszystko mojego zespołu był dobry. Zdominowaliśmy Puszczę, chyba w posiadaniu było 68%, więc brakuje tylko wykończenia i tutaj pracujemy ciągle nad tym. Mam nadzieję, że ta skuteczność przyjdzie. Fajnie, że zespół zareagował, przegrywając 1-0. Potrafiliśmy to odrobić. 15 minut gramy w przewadze, też zabrakło takiej cierpliwości w tym, żeby nie stracić koncentracji w meczu, bo tak naprawdę przy czerwonej kartce dla Dina mieliśmy piłkę w posiadaniu. Nie potrafiliśmy dobrze dograć akurat w tej sytuacji i czerwona kartka, więc się, można powiedzieć, zrównoważyło. Ani my, ani zespół z Puszczy nie potrafił tego, może tej równowagi wykorzystać. I remis, uważam, że myślę, że tutaj ten jeden punkt jest cenny w tej lidze, jest zawsze punkt cenny. Wiem, że chcemy wygrywać, ale jesteśmy w trudnym momencie i tego szczęścia być może trochę brakuje. Mam nadzieję, że przyjdzie jak najszybciej i będziemy wygrywać. Walczymy, ta liga jest ciężka, trudna i tu o każdy punkt jest bardzo, bardzo trudno, więc pracujemy, robimy dalej swoje, aby się w tej lidze jak najlepiej pokazać, wygrywać mecze, aby się utrzymać. To wszystko, dziękuję. Bardzo dziękuję trenerowi. Z pewnością będą pytania. Z czego wynikał brak zmian w dzisiejszym meczu? Cała 11, a potem 10, ta, która zaczęła, skończyła. Czy na ławce są, uważam, może nikt nie mógł dać nikogo się wrócić z ławki dzisiaj? Można było zrobić zmiany, oczywiście tu się też mogę zgodzić, natomiast zdecydowałem, że tych zmian nie zrobię, ponieważ zawodnicy, którzy byli na boisku,
mieli odpowiednio bardzo mocno nakreślone, tak jak Puszcza gra przy tych stałych fragmentach, i nie chciałem wprowadzać jakby zamieszania dodatkowego. Oczywiście gdzieś można było dwie zmiany zrobić, ale sądziłem, że dzisiaj tych zmian nie zrobię i tyle. Nie mam takiego wrażenia, że to jest drugi kolejny mecz, w którym można było zdobyć więcej niż jeden punkt. Piłkarze sami pan skomplikowali sobie sprawę przez nieodpowiedzialne zachowanie, tak jak tylko w Głogowie, tak jak dzisiaj też Dżingizem, bo ta druga żółta kartka, no to zupełnie niepotrzebne takie niefalne było. No tak, 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 jasne, że tak. I na Chrobrem mieliśmy pierwszą bardzo dobrą połowę, zdominowaliśmy, można powiedzieć, Chrobrego. Zamiast w drugiej połowie grać znowu uważnie, skoncentrowani i robić po prostu to, co trenujemy. Tracimy zawodnika po błędzie, można powiedzieć, sędziego z VAR-u, bo tam czerwona kartka należała się dla zespołu Srobrego, nie dla nas. I tutaj mogę mieć pretensje, ale tak jak mówię, no wiadomo, że kiedy nie wygrywasz, te dwa punkty w naszej sytuacji obecnej, tym bardziej żałujemy, że nie było tego ani na Chrobrym, ani tutaj, bo tutaj odrobiliśmy 1-1. Wydaje się, że mamy przewagę jednego zawodnika i powinniśmy zrobić wszystko, żeby zwyciężyć i wykorzystać tą przewagę, tak? Tutaj trochę koncentracji, tak mówię, na chłodno. Din, ja z nim rozmawiałem nawet w przerwie, uczulałem go na to, żeby nie było drugiej żółtej kartki i przy tej stracie, bo my mieliśmy w posiadaniu piłkę, straciliśmy piłkę i tak naprawdę Marcel Zimman powinien tego zawodnika faulować albo odciąć, a nie Dean, który miał żółtą. Dlatego tu jakieś pretensje oczywiście do zawodników będę miał, ale to na indywidualnej jakby rozmowie. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję.